Powiedzcie temu draniowi, że jeśli ten album pokażemy robotnikom, pokażemy chciwość sowieckiego ministra bezpieczeństwa. Nikt go nie zechce oszczędzić. Zakuć go w kajdany i przesłuchiwać. Przesłuchiwać bez litości. Wszyscy przeobrażyli się w burżuazyjnych drani. Nam, starym bolszewikom, podobna chciwość nigdy do głowy by nie przyszła. A dla nich to norma. Dranie. Po wyjściu Ignatiewa Koba powiedział do mnie oschle. Doigrały się lekko duchy. Okazało się, że na Łubiance za waszymi plecami działa potężna organizacja żydowska. Poprzez generałów Żydów i niektórych rosyjskich marszałków lekko duchów Organizacja ta przeniknęła do armii, przez niektórych Mingrełów do Gruzji, a przez Żydów będących śledczymi do Was na Łubiankę, a Drań Abakumow był jej poplecznikiem. Oto dlaczego wokół niego zebrała się cała grupa Żydów zastępców. Dlatego z uporem hamował i czyścił śledztwa przeciw żydowskim lekarzom. Dlatego rozpracowaną już młodzieżówkę żydowską nazwał dziecinadą i też wstrzymał dochodzenie. Oni są wszędzie. Wrogów jak karaluchów. Na chwilę przestaniesz tępić, to pojawią się następni. Nic to fudzi. Podciągniemy rękawy, weźmiemy się za robotę. I wytępimy całe to robactwo. Nikczemnych mingrełów aresztowano. U was na Łubiance aresztowano wszystkich Żydów na kierowniczych stanowiskach. Wszystkich wyrżniemy. W naszym kraju nie będzie piątej kolumny. No dobrze. Idź już i weź się za swoją robotę. Do więzienia pod zarzutem sionistycznego spisku wysłano wszystkich naczelników wydziałów żydowskiego pochodzenia. Saliwanowski, Schwarzman, Eitingon i Andrzej Swierdłow. Swierdłow tak służalczo oddany sprawie musiał zrozumieć, że Bóg istnieje. Coraz lepiej rysowały się kontury przyszłego wielkiego procesu, ułożonego przez mojego wielkiego przyjaciela. Nadchodzący rok pięćdziesiąty trzeci miał przyćmić trzydziesty siódmy. Coraz wyraźniej rysował się też mój los. Kiedyś do koby pisał biedny bucharin. Beze mnie sobie nie poradzicie. Lecz cóż wtedy oznaczała przepowiednia pięćdziesiąty trzeci. Samson zrywa łańcuchy. Czarodziej jest kłamcą, szalony starzec. Urządzenie podsłuchowe. Póki wziąłem się za właściwą pracę, przez trzy dni wraz z młodą kadrą montowałem urządzenie nadaczy W tym czasie ludzie z wydziału X. Pod przewodnictwem moich chłopaków z Szaraszki zainstalowali wzmacniacze łączące Kreml z Daczą. Następnie, pod pozorem wymiany ogrzewania przed zimą, zamontowali urządzenia w rezydencji Berli i w mieszkaniach Mołotowa, Chruszczowa, Maleńkowa, Mikojana i Bułganina. Urządzenie zamontowano też w gabinecie Koby na Kremlu. Teraz Koba już nie wychodził z gabinetu. Mógł wszystko słyszeć, co się działo w pokojach na Daczy. W poczekalni na kremlu i co najważniejsze słyszał wszystko, co się działo w mieszkaniach jego najbliższych współpracowników. Nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz włączył urządzenie. Włączył i bawił się jak dziecko. Najpierw podsłuchał, co się dzieje u niego na daczy. Potem przeskakiwał po pomieszczeniach obsługi najbliższego otoczenia. Włączył kuchnię i usłyszał, jak jeden z ochroniarzy podrywa kucharkę. Wyłączył i ponuro powiedział — Wypędzić tego łajdaka! Potem znów włączył. Usłyszał, jak wala bierze bieliznę od gospodyni, by prześcielić mu łóżko do snu. — Teraz możesz wracać do domu, Fudzi. Żona pewnie się o ciebie niepokoi. — O mnie nikt się nie niepokoi. — O ciebie niepokoi się cały świat. Powiedziałem uniżenie. — Ech, fudzi, fudzi, świat! Świat to nie żona! I po raz kolejny powtórzył. — Taki mały pistolecik! Po co Pawlik jej go sprezentował? A może ją znał i dlatego jej go podarował? Jak mogła zdradzić? I jak zwykle ponownie szybko zmienił temat. — Sądzę, że już niedługo będziemy świętować twoją pracowitość. Szykuje się dla Ciebie kolejna nagroda państwowa. Nie zapominamy o ludziach, którzy stworzyli nam to urządzenie. Wszyscy otrzymaliśmy nagrodę stalinowską pierwszego stopnia. Muszę nadmienić, że prócz mnie wszyscy wrócili do szaraszki, bo po stworzeniu tego urządzenia nie mogli się już z nikim widywać, nawet z kobietami z bezpieki. Od tej chwili zostali wyznaczeni do obsługi urządzenia i mieli być związani z nim na zawsze. Koba ponownie włączył urządzenie. Podsłuchiwał swój sekretariat na Kremlu. Głos Poskrebyszewa, rozmawiającego przez telefon. On teraz odpoczywał awryntiu Pawłowiczu. Głos Beri. Mówiliście mu, że chciałem mu pokazać żuchwę Hitlera? Właśnie ją przywieźli głos poskrebyszewa z wiecznym przekąsem a jakże my wszystko mówimy towarzyszowi Stalinowi ławrętiju Pawłowiczu i jaka decyzja została podjęta przez towarzysza Stalina zapytał beria poskrebyszew towarzysz Stalin milczał proszę mnie połączyć z józefem viserjonowiczem nie wolno z wyraźną przyjemnością w głosie powiedział poskrebyszew — Chwilowo. Tam nie mogę łączyć. Za około dwadzieścia minut Beria ponownie zadzwonił do sekretariatu. — Czy są jakieś wieści? — Na razie nie, towarzyszu Beria. Nie mamy łączności. Jak tylko będzie można, to natychmiast was połączę. Poskrebyszew nie zdążył zakończyć połączenia, jak Koba wtrącił się do rozmowy. — No co tam u ciebie, Lavrenti? Beria odpowiedział po chwili przerwy. Był wyraźnie zaskoczony nagłym włączeniem się koby śpiącego nadaczy. Wszystko przygotowane, Józefowi Wissarynowiczu. Pierwsze wnioski z obdukcji lekarskiej. Akt zgonu. Było osiem aktów zgonu. Dostarczono mi dowody śmierci Hitlera. Zakrwawiony kawałek obicia jego kanapy, dwie żuchwy, jego i Ewy Braun, i kawałek tylnej części czaszki Hitlera. Mam to wszystko u siebie. Co mam z tym zrobić, Józefie Przecież w mauzoleum tego nie złożymy. To chyba jasne. Przyjedzie do ciebie za chwilę towarzysz Fudzi. Pokaż mu to wszystko. Odłożył słuchawkę. I po wszystkim sojuszniku. Dobrze grał. Oszukał wszystkich. I się doczekał łajdak. Została po nim jedynie żuchwa. Simonow! Simonow był ulubionym pisarzem koby. Mógłby napisać wiersz. Hitler w postaci swojej szczęki wreszcie wjechał do Moskwy, którą tak marzył zdobyć. Ha, 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 zaśmiał się. Mógłby być z tego całkiem niezły wiersz. Albo lepiej nie. Trup Hitlera. Lepiej nie, bo to tajemnica. Historię z trupem Hitlera trudno będzie zrozumieć Wam, przyszłym historykom. By to zrozumieć, trzeba znać charakter koby. Już 5 maja 1945 roku żołnierze z III Armii znaleźli spalone ciało Hitlera. Zrobiono ekspertyzę, która potwierdziła, że szczątki należą do Hitlera. Ale od samego początku koba postanowił ukryć to przed sojusznikami. Nakazał Żukowowi poinformować prasę, że nie znaleziono trupa Hitlera i nic nie możemy powiedzieć o jego losie. Jednocześnie Żukow miał zauważyć, że pas startowy na lotnisku Tempelhof nie tylko nie był zbombardowany, ale wręcz przeciwnie, w chwili zdobycia miasta był wręcz w idealnym stanie. Nadmienił też, że Hitler mógł łatwo tą drogą opuścić Berlin. Koba nie mógł żyć bez intrygi. Na konferencji w Poczdamie powiedział: Nie mam w swoich rękach Hitlera ani żywego, ani martwego. Dlaczego? Myślę, że chciał postraszyć sojuszników, którzy szeptali, że Rusty ściemniają, ponieważ Hitler żyje. Rusty go schwytali i zastanawiają się, co z nim zrobić dalej. Ale teraz Koba sam się martwił, dlatego, że od lata 1949. Rozeszły się plotki, jakoby Hitlerowi naprawdę udało się uratować i ukrywa się w Argentynie u prezydenta Perona. Pojawili się nawet świadkowie, którzy go widzieli. Do 1952 roku plotka prawie stała się rzeczywistością. Spowodowało to, że Koba zlecił Beri ponowne przeprowadzenie śledztwa. Teraz ludzie Beri najprawdopodobniej wykopali resztki Hitlera i je przywieźli. I się doczekał, łajdak, powtórzył koma. Pamiętasz lwów? Pamiętasz? Pamiętałem. Jeszcze jak pamiętałem, lecz powiedziałem. Nie, nie pamiętam. I prawidłowo. Lepiej nie pamiętaj! Skinął głową. Skąd wzięła się ta plotka? A może myśmy się pomylili? Przecież pastartowy Tempelhof faktycznie był nienaruszony. — No i dobra, włącz teraz Mingreła. Koba nie mógł oderwać się od swojej zabawki. Włączyłem. — O, a tobie się od razu włącza — powiedział. — A mnie się włącza dopiero za którymś razem. Próbowałem mu ponownie wyjaśnić kolejność włączania i wyjaśnić mu to, z czym ma problem. W sprawach technicznych był całkowitym analfabetą. Zły przerywał mi wyjaśnienia. Już w dzieciństwie denerwował się jak czegoś nie mógł zrobić. Cicho! Teraz słucham! Przepowiednia messinga w gabinecie Berry rozmawiały dwie osoby i obie z obcym akcentem. Jeden z gruzińskim, i to był Beria, a drugi z lekkim zagranicznym. Od razu poznałem czyj to głos. Dzień dobry, towarzyszu Beria. Siadajcie, towarzyszu Messing. — Towarzysz Stalin zlecił nam jedno delikatne zadanie. I postanowiliśmy was zapytać o opinię. <laughs> Twojego czarodzieja wezwał sobie na pomoc, zaśmiał się koma. Chciałbym, żebyście popatrzyli na te dwie żuchwy, powiedział Beria. Nie muszę na nie patrzeć. Wchodząc do tego budynku, poczułem, że on tu jest. Chcielibyście się dowiedzieć, jak to wyglądało, tak? Zażył truciznę. Kobieta razem z nim. Oboje umarli natychmiast. Siedzieli w bezruchu na sofie. Potem ktoś w cywilnym ubraniu podszedł do niego i strzelił. Strzelał do trupa. Dlaczego strzela, jeśli ten już nie żył? Nie wiem. Po prostu widzę, jak strzela. Wy, o ile dobrze pamiętam, przepowiedzieliście śmierć Hitlera. Tak, przepowiedziałem i to podałem rok. Wszystko było wydrukowane w polskich gazetach. A jak dawno wyście to przepowiedzieli? W latach trzydziestych, nastąpiła cisza. No, ale jak wy to robicie? Wielce szanowny towarzyszył Wawrintiju Pawłowiczu Beria. Już mnie o to pytaliście i już wam wyjaśniałem, że to tak jak poprosić kompozytora o wyjaśnienie, czemu w jego głowie gra muzyka. Nic nie jestem w stanie wyjaśnić. Mogę tylko powiedzieć to, co słyszę lub widzę. Nastąpiła cisza. Powiedziano mi, że macie problemy mieszkaniowe. Pomożemy. Będę bardzo zobowiązany. Mój pokoik faktycznie nie jest za wielki. Napiszcie zaraz podanie w moim imieniu. O, Beria zaczyna go czarować! Uśmiechnął się Koba i poszedł do Łazienki. Nie było go, gdy to się stało. Gdyby on wiedział, co przepuścił. A przy okazji, ciągnął Beria po długiej pauzie, Napiszcie mi. I zamilkł. Dobrze znałem Messinga i mogłem sobie wyobrazić uprzejmy uśmiech. Jak sądzę, napisał odpowiedź na pytanie Berry. Za chwilę dało się słyszeć szept Berry. — A ja? Messing ze spokojem. — Wy w tym czasie będziecie jeszcze żyć. Berrya niecierpliwie. — Jutro możecie się przeprowadzić do nowego mieszkania. W tej właśnie chwili wyszedł z łazienki Koba. Nienawidziłem drania za to, że mało mnie nie zabił. I już szykowałem się powiedzieć kobie, że dopytywał się o datę jego śmierci, lecz nie powiedziałem. Zrobiło mi się szkoda messinga. A z drugiej strony, już wtedy wiedziałem, że Beria będzie mi jeszcze potrzebny. Koba wesołym głosem zapytał: Z pewnością strażył towarzysza Żyda. Dlaczego? Dziwne. Towarzysz Mulata Skuratow, nasz wielki Mingreł. Kobak <laughs> kobach chrząknął. — Nie toleruje tych, którzy się go nie boją. Być może dlatego, że sam się boi. <laughs> znowu krząknął. Oto nasz hrabia Aleksiej Tołstoj. Nie bał się go. Wiedział, że towarzysz Stalin nie pozwoli go obrazić. Robotniczo-chłopski czerwony hrabia. I posiadłość pod Moskwą otrzymał od towarzysza Stalina. Posiadłość wartą samego cara. Miał ogromne cielsko, wszędzie zwały tłuszczu. Tłusty tołstoi. Policzki zwisały mu na ramiona. Był rubaszny i przeklinać potrafił jak mało kto. Poszedł w ślady Pietrka. Piotr I. Wspaniale potrafił rzucać mięsem. Trzysta sześćdziesiąt przekleństw potrafił powtórzyć bez zająknięcia pewnego dnia ławryntij postanowił mnie rozczarować. Położył mi na stole raport operacyjny na temat hrabiego pijackie gadanie czerwonego hrabiego leżącego na kurewce podesłanej mu przez ławryntija. Jebaka był z tego hrabiego. Akademik, deputat, laureat. Ileśmy mu dawali zaszczytnych tytułów. A on spowiada się zwykłej kurwie. Ja, opowiada, chcę jednego: chcę dobrze żyć, ale by dobrze żyć trzeba pisać to co chce wąsacz. Tak nazwał towarzysza Stalina, który dał mu wszystko ja, ciągnął dalej, piszę, niech go diabli, zakończyłem Piotra Wielkiego dopiero wtedy, jak Wąsaty poprawił historię. Piotr Wielki po poprawkach wąsatego na wielkiego cara proletariusza. Następnie hrabia powiedział kurewce, że dusi się u nas. Wąsaty, syn Aresa, nie rozumie że bez wolności nie ma literatury. A ten swoje i swoje. Nie znosi sprzeciwu. Pawenty patrzył, jak czytam raport i czekał. Uwielbia, gdy ulubieńcy towarzysza Stalina to szumowiny. Czerpię satysfakcję z usuwania ludzi bliskich mojemu sercu. Towarzysz Stalin spytał tego mądrale ławryntija: Jak sądzisz, powinniśmy zareagować? Oczywiście Mingrel głupio odpowiedział: Myślę, że rozstaniemy się z tłuściochem. Jak tak, mówię: wielkiego pisarza, autora potrzebnych nam książek i co, mamy go spisać na straty? Tyle lat go karmiliśmy? A teraz wszystkie jego prace na makulaturę? Oddać za darmo taką ideologiczną broń? W końcu ten głupiec zrozumiał mnie prawidłowo. Powiedział a może nasza informatorka jest prowokatorką? Prawidłowo rozumujesz, łabrynty. Może ona chce usunąć z naszych szeregów słynnego pisarza? który, jak mi wiadomo, jest bardzo chory. Dalej już wszystko poszło właściwym torem. Kurwę rozstrzelano, a czerwony hrabia zmarł w niedługim czasie. Okazało się, że naprawdę był bardzo chory. Koba popatrzył na mnie swoimi rzutymi oczyma i dodał. Towarzysz Stalin bardzo nie lubi fałszywych ludzi miej to na uwadze Fudzi pojedziesz do Beri, powtórzysz mi wszystko co powie poczekaj chwilę może się jeszcze czegoś dowiemy wcisnął przycisk telefonu sarkisowa stukając obcasami wszedł człowiek w mundurze z pagonami pułkownika sarkisow towarzyszu Stalin szef ochrony biura politycznego towarzysza berri ławentya pabłowicza pułkownik sarkisow melduje swoje przybycie — Widzę, że cały czas hołdujesz dobrym tradycją dzielnego wojaka szwejka. — Melduj nowości. Protegowany towarzysza Beli. Lewon Nodia, jeździł wieczorem po ulicach i szukał jakiejś dziewczyny. Wypatrzył aktorkę, towarzyszkę. Koba przerwał jego meldunek. — Co tak pędzisz? Śpieszysz się gdzieś? — Jej imię napisz mi na kartce — Rozkaz towarzyszu Stalin. Naucz się szanować ci radzieckich kobiet. Co było dalej? Przybił się nadaczem towarzysza Berii. Dalej. Towarzysz Beria w tym czasie był u was towarzysz. Dalej. Towarzysz Beria do jej pokoju wszedł już o świcie, gdy wrócił od was. Mówże dalej. Nie ma się czego wstydzić. Ona leżała na łóżku i spała. Towarzysz Beria siadł na brzegu łóżka, obudził ją i zapytał, jak ona ocenia położenie międzynarodowe. Zaśmiała się i powiedziała: Świat będzie w stanie zachować pokój, a nawet go wzmocnić, jeśli narody wezmą sprawy w swoje ręce. Powtórzyła wasze cudowne słowa. Była to myśl Koby z wywiadu, jaki opublikowano w prawdzie. Transparenty z tymi słowami wiszą teraz na domach i w parkach całego kraju. Uważacie, że nowa wojna światowa jest nieunikniona? Zapytał kobe korespondent. A dokładniej. Zapytał sam siebie, bo zawsze w takich sytuacjach sam sobie pisał pytania, i sam odpowiedział. Nie, przynajmniej w obecnej sytuacji uważam, że można jej uniknąć. Świat będzie w stanie zachować pokój, a nawet go wzmocnić. Jeśli narody wezmą sprawy w swoje ręce i będą bronić go do końca jestem głupcem nie rozumiałem wtedy dlaczego koba powiedział o wojnie straszny koba wielki koba potem zrzuciła z siebie kołdrę dodał sarkisow i zamilkł no niecierpliwił się koba z niesmakiem dalej nic Towarzysz beria popatrzył na nią i zapytał ją o jej codzienne problemy okazało się, że mieszka w komunałce komunałka to mieszkanie wielopokojowe wielorodzinne gdzie wszyscy mieszkańcy mają wspólny przedpokój, kuchnię, łazienkę towarzysz beria ławrętj pawłowicz obiecał dać jej samodzielne mieszkanie potem jeszcze chwilę posiedział i wyszedł nie kłamiesz mi sarkisow gdzieżbym śmiał ostatnio często tak się zdarza nie tak jak wcześniej zrobiłem listę wcześniejszych przypadków towarzysza Berii. Na liście jest dwadzieścia pięć kobiet, z którymi współżył. Na liście mam też wszystkie jego pozamałżeńskie dzieci. Teraz on. Czy poza tą kurwą był dziś jeszcze ktoś u niego? Teraz jest u niego towarzysz Messing. Towarzysz Beria pyta go czy mamy prawdziwe szczątki towarzysza. Znaczy się Hitlera. Koba się zaśmiał. — Wynosz się. Twój Mingrel prosił, by cię oznaczyć za głupotę. Gdy Sarkisow już wyszedł, Koba powiedział. — Czy Ławrenty czasem czegoś nie kombinuje z tym trupem? — Jedź do niego na łubiankę i obejrzyj te szczątki. — Wyczuj, jaka jest atmosfera. — Po łubiance, jedź do domu. — Fudzi, ile ty czasu nie byłeś w domu? Prawie rok. Wydaje mi się, jakbyś wyjechał wczoraj. Nam staruszkom. Czas szybko leci. Wszedłem do gabinetu beri. Byłem tu trzeci raz w życiu. Pierwszym razem, gdy tu byłem, beria wybił mi zęby. Drugim razem z tego gabinetu wyszedłem na wolność. Teraz jest trzeci. Pamiętam, że w rogu gabinetu stał stolik. Na szklanej tacy leżały trzy przedmioty. Nadpalone żuchwy Hitlera i Ewy Braun i kawałek kości. Był to kawałek przestrzelonej czaszki Hitlera. Na krześle wisiał kawał materiału z jasno-czerwoną plamą. Była to krew. Na środku gabinetu stał stary krawiec żyd z kawałkiem mydła w ręku. Robił przymiarkę garnituru Berii. Beria stał w niebieskim garniturze. W ręku trzymał jakieś kartki dalej rozsiadł się na krześle ogromny facet w mundurze pułkownika Smersz i trzymał w rękach jakieś papiery. — Jakiś taki workowaty, nie za bardzo obwisły? — Elegancki, będziecie nosić i dobrze mnie wspominać — odpowiedział krawiec, rysując mydłem jakieś kreski na materiale i podśpiewując pod nosem. — Szyk, blask, super, elegant, na pustą kieszeń beria nawet nie ukrywał, że garnitur mu się bardzo podoba. I faktycznie. W tej, jak to określił, workowatości było coś z angielskiej elegancji. Krawiec skończył przymiarkę. Delikatnie kładąc garnitur cicho szepnął: Ośmielę się przypomnieć. Jego twarz w tej chwili stała się żałosna i zapłakana. beria roześmiał się syn twój jest już w brygadzie teatralnej wszystko załatwiłem możesz iść oznaczało to jedno nieszczęsnego syna krawca przeniesiono do łagrowego raju do takiej samej teatralnej brygady w jakiej ja kiedyś się znalazłem i zarządzałem kostiumami beria wciągnął spodnie siadł za biurkiem i pogrążył się w dokumentach brałeś udział w identyfikacji zapytał pułkownika bandytę nie podnosząc wzroku z nad dokumentów melduję, że tak jego i ewę Brown znaleźliśmy 5 maja na dziedzińcu kancelarii Rzeszy w niewielkiej odległości od wyjścia ewakuacyjnego znaleźli ich czurakow i jeszcze jakiś oba trupy mocno zwęglone leżały w leju po bombie niedaleko od nich odnaleziono również zwęglone ciała Goebbelsa i jego żony ich martwe dzieci odnaleziono w bunkrze Trupy Hitlera i Goebbels'a przenieśliśmy do gabinetu Hitlera w kancelarii Rzeszy. Hitler wrócił do swojego gabinetu co prawda mocno opalony, ale wrócił. Teraz nie pora na żarty. Ogromny gabinet, stół też ogromny, stojący blisko okna. Na ścianach Gobeliny i ogromny globus stojący na podłodze, świecące z podłogi lampy. Zapaliliśmy je, świeciły jak lampki choinkowe. Oba zwęglone ciała położyliśmy na stole. Hitler, a obok niego Goebbels. Gebels, jak już meldowałem, był mniej zwęglony. Uratowały się na jego nogach cholerne skarpetki. Oba trupy miały w ustach, jak wykazała ekspertyza, kawałki szkieł z ampułek, w których był cyjanek. W szufladach Hitlera znaleźliśmy szkice. — Przyniosłeś? Pułkownik położył przed Berją kilka kartek. Beria oglądał rysunki. Podszedłem bliżej i spojrzałem przez jego ramię. Podwórko z drzewami, lasek... Kałuża w parku. Sekretarka hitlera potwierdziła, że to są jego rysunki, powiedział pułkownik. Kapitan, z którym oglądaliśmy trupy, powiedział, że hitler w młodych latach chciał być malarzem. Włóczył się po Wiedniu, sprzedawał swoje obrazki. Najczęstszymi nabywcami jego prac byli Żydzi handlujący na ulicach. I gdy zajął Wiedeń, wyszukał wśród tych drobnych handlarzy swoje obrazki, a jak już je odzyskał, to ich byłych właścicieli wyprawiał do obozów koncentracyjnych. Jak widać, przed śmiercią oglądał swoje dzieła. Wspominał młodość. Po co sobie wziąłeś obrazek? Żeby nie zginął. No i na pamiątkę. Oznaczałoby to, że to jest prawdziwy trop Hitlera? Chyba nie macie wątpliwości, Lawrencie Pawłowiczu. Tym bardziej, że to jest na pewno on, zaśmiał się pułkownik. Znaleźliśmy jego dentystkę, pokazała nam zdjęcia rentgenowskie szczęk. Potwierdziła też, że to są jego zęby. To jest Hitler. Później znaleźliśmy jego sługę. Link miał na nazwisko. Dobrze pamiętam, bo długo nas zwodził. Musieliśmy obejść się z nim nieco ostrzej, by zechciał mówić. Przyznał się, że osobiście strzelił Hitlerowi w głowę. Okazało się, że taka była wola Hitlera. Bał się wpaść żywy w nasze ręce. Miał obawy, że trucizna może nie zadziałać i poprosił tego Linga, by dla pewności jeszcze strzelił mu w głowę i na koniec obowiązkowo spalił trupy. Widocznie bał się, że trupy zostaną odwiezione do Moskwy i wystawione na pośmiewisko. Powiedział, że Hitler pożegnał się ze wszystkimi i chciał zostać sam. Linga czekał za drzwiami, wszedł po kilkunastu minutach. Hitler siedział na tapczanie. Obok niego siedziała Ewa Braun z podciągniętymi pod siebie nogami. Oboje byli już martwi. Mówił, że pachniało migdałami. To zapach cyjanku. Wtedy strzelił tak, jak prosił Hitler. Stąd się wzięła krew na obiciu tapczanu. Nasza komisja wycięła ten kawałek obicia z plamą krwi, wskazał brodą na kawałek materiału. Następnie Lingę z esesmanami i Goebbelsen zawinęli ciała w pościel i wynieśli z kancelarii Rzeszy. Położyli je w leju po bombie i podpalili. Nie udało im się spalić ich w całości. Mieli mało czasu, mało benzyny, a poza tym nasi prowadzili ciągły ostrzał. Gdy ogień zgasł, a trupy były spalone na tyle, że nie można było ich rozpoznać, zasalutowali nad szczątkami i wrócili do schronu. W tym leju znaleźliśmy trupy. Przeprowadzono najdokładniejsze, jakie tylko można zrobić badania lekarskie. Po badaniach złożyliśmy wszystkie ciała do drewnianych skrzyń, i pochowaliśmy. Wielokrotnie zmienialiśmy miejsce pochówku. Robiliśmy to za każdym razem, gdy pojawiło się przypuszczenie, że Niemcy skądś się dowiedzieli, gdzie jest pochowany. Kogo wszystkich? Tam w papierach jest wszystko zapisane wszystkich, których wtedy znaleziono w pobliżu Bunkra i w samym bunkrze? Hitler, Ewa, Gebels jego żona, generał Krebs, dzieci gebelsów i osobno w koszyku trupy dwóch psów Gebelsa i Hitlera. Grobu strzegliśmy my, Smerż trzeciej armii uderzeniowej. W 1946 roku, gdy sztab trzeciej armii przenosił się do Magdeburga, ponownie wykopaliśmy resztki. Przez ten czas mocno uległy rozkładowi. W tych drewnianych skrzyniach, razem z resztą wojskowego sprzętu, zabraliśmy ze sobą te szczątki. Zakopaliśmy je na podwórzu domu przy ulicy Westenstrasse, gdzie do tej pory stacjonuje nasz oddział Smerż trzeciej armii. Właśnie wtedy żuchwy Hitlera i Ewy Braun z kawałkami czaszki wysłaliśmy do was za pośrednictwem generała Masikoma. Powtórzę raz jeszcze: nikt nie miał żadnych wątpliwości, kogo znaleźliśmy. Dobrze, ale pamiętaj, jeśli się pomyliłeś, zajmiesz miejsce w jego grobie. Beria lubił wypowiadać takie górnolotne frazy. Idź już, powiedział do pułkownika. I starając się nie patrzeć na mnie, trudno spojrzeć w oczy człowiekowi, któremu się wybiło kiedyś zęby, powiedział Wszystko, co tu usłyszeliście, przekażcie Józefowi Wisarionowiczowi. I nagle zwrócił się do mnie po gruzińsku. Aj, aj, a ty? Na ty? Przypomniało ci się? Przecież się dogadaliśmy. Proszę, postaraj się zapomnieć. Jeszcze o tym porozmawiamy. Nic nie odpowiedziałem i wyszedłem na korytarz. Byłem zdumiony. Wszechmogący Beria, arogancki, pewny siebie, prosił. To niemożliwe. Mogło być możliwe, ale pod jednym warunkiem. Musiałbym być mu bardzo potrzebny. Właśnie od tej chwili zacząłem mu wierzyć. Czekałem na dalsze jego posunięcia. Wątpliwości nie było żadnych. Teraz wypadało czekać na dalsze ruchy, które już niebawem muszą nastąpić. Niespodzianka z urządzenia. Wróciłem do domu. Żona już się przyzwyczaiła, że przepadałem bez pożegnania. Tak było, gdy musiałem natychmiast wyjechać na zachód. Tym razem przepadłem na jedenaście miesięcy i choć regularnie do niej dzwonili, informując, że u mnie wszystko w porządku. Kobiety to wyjątkowe stworzenia, szczególnie gdy kochają. Tuliła się do mnie i szeptała przez łzy. Czułam, że jesteś gdzieś blisko. Często mi się śnił dom pełny ochroniarzy i nie wiedzieć czemu, maleńki pomnik Puszkina. Ostatnio zaczęłam myśleć o najgorszym, choć chyba bez powodu, bo cały czas byłam wolna. Nie wytrzymałam i kupiłam czterdzieści tabletek na sen, żebyśmy się mogli tam spotkać. Jeśli po mnie przyjdą, tam nikt nas nie rozdzieli. Wszystkie te miesiące budziłam się w nocy po trzy razy, potem w półśnie szłam do pracy i czekałam.